Cześć, ja jestem Anjon i dzisiaj kontynuuję zdobywanie punktów do Path of the Clover. Mam ich 62 tysiące, To więcej niż połowa tego, co mi jest potrzebne, żeby zdobyć czempiona i punkty do Titan Event. Dzisiejsze otwieranie zacznę od dusz, ale to nie wystarczy. Będę musiał otworzyć jeszcze szardy. Mój zapas Soulstone'ów nie jest jakiś oszałamiający, ale mam trochę monet. I zwykle tego nie robię, ale ponieważ nie mam innej opcji, żeby zdobyć punkty, tym razem kupię jednego eternala i cztery immortale w tej chwili. Immortali jeszcze będę mógł dokupić później. I mam jeszcze jednego immortala do zdobycia w Dungeon Divers. I zacznijmy summon od immortali. Staram się w miarę regularnie farmić Iron Twins. Zobaczmy, co tu się uda. Jorg był gwiazdkowy. Apotekary. Selinia, ale jedynie jednogwiazdkowa. Gnarlhorn, ale tylko dwie gwiazdki. Mam już lepszy blessing dla niego. Zobaczmy dalej. Rerki, Juronjin. Po raz kolejny Selinia. Selinia i Frolni. Romero. No tutaj niestety tym razem nic ciekawego zupełnie. I trzecia dziesiątka. Kiedyś z tych najmniejszych kamyków wpadła mi sześciogwiazdkowa dusza dla legendy. Legendy, której nie mam, którą chciałbym zdobyć dla Elenaril. Ale tym razem nie ma nic ciekawego. Ciekawe jest tylko to, że jest dwa razy Flanan. I otwórzmy jeszcze te 6 małych kamyczków. Może w pojedynczych uda się coś zaczynamy od epika? Sanguinia jednogwiazdkowa. Berserker. Te punkty, które dostajemy za najmniejsze, są mogą Mogłyby być większe. Ancient shardy dają 300 punktów. Jest legenda. Rorik jednogwiazdkowy, Nie mam Rorika. I za chwileczkę do Was wrócę. Zrobię trochę porządków w duszach, żeby zwolnić miejsce. I możemy dokończyć przywoływanie. Jakiś lak. Może to zwiastun czegoś dobrego. Na pewno epic. Tynix. Nawet ją mam, ale nigdzie nie używam. Dwie gwiazdki. I jeszcze jeden Epic Azur. Tego Epika akurat nie mam, natomiast trzy gwiazdki. No dobrze, zobaczmy teraz, ile jeszcze będziemy mogli dokupić Immortali. Jeszcze jeden Immortal, czyli w sumie będzie siedem ósmy jeszcze czeka w Dungeon Divers, jeszcze muszę dokończyć ten event i kupimy tak jak mówiłem, bardzo rzadko to robię, zwykle wydaje monety, żeby kupić esencję, a za nią championów, którzy się pojawiają u Merchant'a ale wróćmy do przywoływania 7 immortali, musimy to zrobić pojedynczo Zaczynamy od rera. To tym razem kolejny rer. Co za niespodzianka. Lecimy, Chancellor Jasmin. Cztery gwiazdki. Zobaczmy, co nas jeszcze czeka. Rer. O! O, ho, 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 ho. No. To jest jeden z niewielu rerów, z którego się bardzo ucieszyłem. 6 gwiazdek dla Gna Gnarlhorna. No to mój, mój team na Phantom Shogun teraz dostał takiego busta. Dotychczas miałem Gnarlhorna na trzech gwiazdkach. Nie sądziłem, że tak ucieszę się z rerki. No, to jest naprawdę pól dnia. Lecimy dalej. No, już, teraz już mogą być same rerki. Już nic nie zepsuje mi humoru. Barot, nawet mam go zbudowanego. Syntranos. Berdal, tego epika nie używam. No dobrze, na naruchorny. Tutaj tych monet niestety nie będzie na dokupienie drugiego internala. ale otwórzmy tego jednego, którego mam. Zobaczmy, co nam przyniesie Epic Faceless 5 gwiazdek. No, umówmy się. Zdecydowanie mogło być lepiej. Natomiast punktów trochę nabiłem. I będę kontynuował ich zdobywanie tym razem poprzez otwieranie szardów. Dzisiaj, jeśli chodzi o szardy, otworzę 4 enchanty i jednego sacreda. Dzięki temu będzie brakowało mi około 10 tysięcy do zdobycia wszystkich nagród, o których mówiłem wcześniej. Naprawdę bardzo nie chcę otwierać primali i voidów, ale jeśli będę musiał je otworzyć, żeby zdobyć te pozostałe 10 tysięcy punktów, zrobię to. Liczę, że może jeszcze jutrzejszy klan, Boss przyniesie jakieś szardy, żebym mógł dokończyć event. Jeśli chodzi o championa na progresywnych szansach, ustawiłem Blizzarda, ponieważ opuściłem tą fuzję. Ja poszedłem wtedy po termina i zwyczajnie nie starczyło mi surowców, żeby zrobić obydwa te eventy. Dlatego i w i w Sacredach ustawiłem właśnie tego championa. I zobaczmy pojedynczo, co w tych czterech Hensientach się pojawi. Prawdopodobnie cztery rerki. Zaczynam od udawanego apotekerego, czyli magistra. Kolejna rerka. To są po prostu punkty tutaj. 300 punktów za każde. Nie liczyłem nawet na takie szczęście jak miałem wczoraj, gdzie z pierwszego święta wypadła legenda. Ok, cztery kurczaki do jutrzejszego champion training. No i zobaczmy czempiona, którego z Seikreda nam się uda wylosować. No i jest to Epic, Lutea. Nie pamiętam, czy nie jest ona potrzebna do fuzji Mikaga, ale nawet jeśli to bym ją akurat miał, mi brakuje tylko Fyrgan Izbeil ciągle omija moje konto. I dokończę to otwieranie jutro, wy zobaczycie to za chwilę, a ja muszę odczekać te 12 godzin, aż odbiorę nagrody z Clan Bossa. I już jestem. Zobaczmy, co uda się wylosować. Poziom brutal. Oczywiście największe szanse na shardy mamy na najwyższym poziomie trudności, ale nawet na poziomie nightmare są całkiem niezłe szanse, choć mniejsze na kredy. Dlatego to właśnie planbos powinien być priorytetem dla wszystkich, którzy zaczynają grę w Raid. Sprawdźmy. Tym razem Ancient Shard. I druga skrzynka. Tutaj nic. No i teraz ta najbardziej perspektywiczna skrzynka, czyli Ultra Nightmare. Jeden Ancient. I druga skrzynka. Kolejny Ancient. Także tym razem nie dopisało mi szczęście, ale 3 Ancienty to jest 900 punktów. Także nie jest tak źle. Teraz pozostaje mi poczekać jeszcze na reset Hydry, także zobaczymy się dla Was za chwilę, a dla mnie za około półtorej godziny. I mamy już do odebrania nagrody za Hydrę. Co zrobię tutaj razem z Wami? Mamy jednego Soul Stone zobaczmy dalej, jeszcze dwa małe i zobaczmy dalej. Jeden mały, jeszcze jeden i ostatnia. Hydra brutal, kolejne dwa i, i jeszcze dwa. Także zawsze około tysiąca punktów z nich wpadnie. Otwórzmy. Patrzę, czy mam miejsce. Jest miejsce. Otwórzmy najpierw jeden mały. Legenda z pojedynczego, ale Aorius jednogwiazdkowy, wprawdzie świetny Champion nie mam go niestety na moim koncie. I polecimy teraz dyszkę, kolejne 1000 punktów. Odebrałem też ten jeden średni soulstone z Dungeon Divers. Tutaj sporo epików na początku. Jest wishlist, ale tylko jednogwiazdkowe. Wurlim, legenda, której nie mam. Tutaj jakichś rewelacji nie ma. I zobaczmy jeszcze ten jeden średni. Immortal. No tak, tutaj, tutaj zabrakło miejsca. Także muszę coś sprzedać. Przy okazji pamiętajcie o tym, żeby zostawić sobie kilka takich dusz, które są do sprzedania, ponieważ w misji na Mariusza mamy dwa progi, gdzie musimy sprzedać dusze po to, żeby dostać za nie Immortal Soul coinem. Także dobrze zachować sobie kilka takich dusz na zapas. Ok. I zobaczmy, co w tym jednym immortalu. Na pewno 1500 punktów, ale czy coś ciekawego. Rerka, czyli prawdopodobnie nie. Chociaż otwierając wczoraj zdziwiłem się, że ucieszyłem się tak bardzo z rerki. Muszę tutaj nic ciekawego. I zostało mi jeszcze do zdobycia, według moich wyliczeń, 13,5 tysiąca punktów, i to będę musiał załatwić już szardami. Także zrobię miejsce, i za chwileczkę do Was wrócę. Będziemy otwierać szardy. Jednak zrobiłem jeszcze trochę porządku w duszach, i starczy mi jeszcze monet na zakupienie jednego Immortal Soul Stone, czyli 1500 punktów. Otwórzmy go szybko. To tym razem. A, rer, czyli nic ciekawego. Czterogwiazdkowy rer. 1500 punktów i lecimy do szardów. I możemy już otwierać. Obliczyłem, że żeby dobić do progu, który chcę osiągnąć, muszę otworzyć 3 ensięty, 3 Wojdy i 5 primali. Jeśli oczywiście nie chcę bawić się z mistyry Shardami, a nie chcę. Jeśli chodzi o dzisiejsze progresywne szanse, oczywiście nie liczę, że dostanę jakąkolwiek legendę, ale też żadna z tych legend nie jest dla mnie interesująca, dlatego że wszystkie oprócz Kinga Alcabara już mam, dlatego zostawię ten slot pusty. Jeśli chodzi o wojdy, tutaj mamy Valkanena i Belenora. Wybrałem Valkanena, ale to iluzoryczna szansa. Spróbujmy pojedynczo po to, żeby nazbierać punkty. Lecimy z trzema rerekami, jak znam życie. Cuda się zdarzają, ale bardzo rzadko. Tak dokładnie to 0,5% szans na taki cud. I zgodnie z przewidywaniami mamy 900 punktów. Lecimy dalej z wojdami I tutaj też spodziewam się trzech rerek. Pierwsza już jest, a końc. Druga ręka i trzecia. Tak, jest trzecia ręka. nam Gear Grinder, fajne Rer swoją drogą. I lecimy z pięcioma Primalami. No tutaj szkoda, a o mało co nie otworzyłem dychy. No szkoda mi ich, ale umówmy się. Dużo punktów, a Szanse w dalszym ciągu iluzoryczna. Lecimy. 5. Pierwsza rerka. 1800 punktów padło. Druga rerka. Lecimy. Trzecia. No tym razem epic. No, ale to nie jest ten epic, którego chciałbym dostać. Ferganis Bale, czekam na nią cały czas. Czwarty shard. I ostatni shard, który dzisiaj otworzę: Primal i Rerka. Czyli nie ma tutaj żadnych niespodzianek. Te sześć zostawimy sobie na później. I odbiorę teraz moją nagrodę. 106 tysięcy powinno mi wystarczyć, żeby zdobyć punkty do Titan Event oraz czempiona. Lecimy. Pójdę najpierw po klucz. Klucz po prawej stronie jest nieco tańszy niż po lewej. Mam nadzieję, że nie zrobię tutaj głupiej pomyłki, która będzie mnie kosztowała kolejne szardy. Lecimy do klucza. Są dżemy po drodze. Jest beczka. Przydatne rzeczy. I dobra. Mamy klucz. No to chodźmy po nagrodę główną, czyli środkowy tor. XP. Odblokujemy kluczem. Legendarna książka zawsze pożądana. I Padrick Witamy na moim koncie. Dobra. I jeszcze punkty w evencie. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się w dodawaniu. Punkty raz. I lecimy. Punkty dwa. No przestrzeliłem o 200 punktów. Nic nie szkodzi. Także event wykonany. Dajcie znać, którą ze ścieżek wy wybraliście, po co szliście i czy Wam się udało. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!